Chcesz bez nadmiernego wysiłku mieć dobre i ciekawe i do tego jeszcze dostatnie życie? No, co najmniej takie jak moje życie, w którym od dawna generalnie jestem panem swojego czasu, robię co chcę, z kim chcę i kiedy chcę. Do tego mając za partnerkę kochającą i bardzo atrakcyjną żonę. I to wszystko zarabiając w uczciwy, etyczny sposób, bez angażowania się w politykę czy jakieś kolesiostwo. Jeśli tak, to najlepszą drogą do tego dla ciebie też jest poszukanie możliwości i sposobności, które przeoczyło większych innych ludzi i oczywiście odpowiednie ich wykorzystanie. Może być, że podobnie jak wielu ludzi, i ty je przeoczyłeś, i to przeoczyłeś często bez własnej winy, no bo społeczeństwo, rodzina i szkoła nałożyły Ci pewnego rodzaju klapki na oczy, przez które nie widzisz w ogóle to, co jest możliwe. Na szczęście to może zmienić i to niezależnie od tego, czy jesteś człowiekiem, który dopiero zaczyna karierę życiową, czy też osobą, za którą ciągnie się no, balast różnych pomyłek i błędów życiowych, jak to jest w wypadku wielu z nas. Uważnie obejrzyj ten film, pomyśl i wykorzystaj to, o czym powiem. Jest bardzo duża szansa, że ten film wywoła efekt aha, też u ciebie, tak jak wywołał wielu innych osób, które zbudowały sobie bardzo dobre życie. Przechodząc do rzeczy, zaczniemy od opisu pewnego zjawiska, które no, trzeba wykorzystać, a potem omówimy trzy rzeczy, które są konieczne, aby faktycznie można było je wykorzystać, a na koniec, jako bonus, dowiesz się, jak się do tego w ogóle zabrać. Wszystko to oczywiście za darmo, będzie wymagało tylko zainwestowania z Twojej strony kilkunastu minut Twojej uwagi. Zacznijmy od czegoś, co jest bardzo powszechne. I co obserwujemy z Karoliną, moją żoną, też na przykładzie oglądalności naszych filmów na YouTube. Jest to zjawisko, które możesz, a nawet powinieneś, bezpardonowo wykorzystać, żeby żyć po prostu lepiej niż większość społeczeństwa, tak jak na przykład my to robimy. Patrz, o, o co chodzi? No, teoretycznie powinno być tak, że te filmy, które pokazują stosunkowo proste sposoby i podejścia, aby w różnych dziedzinach życia mieć dobre życie powinny cieszyć się jak największym powodzeniem. Tym bardziej, że są to np. Na w naszym wypadku bezpłatne rady dwóch praktyków, którzy sami, zaczynając bardzo, bardzo skromnie, bez wsparcia rodziny i innych ludzi, zbudowali sobie super życie. A zobaczcie, czym interesuje się większość ludzi. Ogromną oglądalność mają na przykład kanały opisujące, jaki ten świat jest zły, jacy beznadziejni są ludzie, pokazujący bajtowe informacje bez większego znaczenia dla danego człowieka. No, wygląda na to, że większość ludzi poszukuje po prostu taniej rozrywki i sensacji i ma do tego pełne prawo. Nawet w naszych kanałach generalną prawidłowością jest to, że im bardziej przemyślany i naszym zdaniem wartościowy jest film, tym, uwaga, znacznie mniejsza jest oglądalność. Ja takie zjawisko obserwuję już od bardzo wielu lat, no dlatego ostatnio na przykład nagrywam głównie o błędach w związku, aby przynajmniej pomóc widzom uniknąć poważniejszych wypadek w tej dziedzinie życia. No bo ta dziedzina życia ma tak naprawdę największy wpływ na jego jakość znacznie większy zresztą niż ilość posiadanych pieniędzy. Dlaczego jednak mówię o tym w filmie pod tytułem Jak uzyskać niesprawiedliwą przewagę w życiu? Odpowiedź jest prosta. Tam, gdzie większość ludzi robi coś mało efektywnego, tam potencjalna konkurencja eliminuje się sama i wystarczy no choć trochę się postarać, aby pozgarniać śmietankę z danej dziedziny życia, śmietankę dla siebie. Tak jest od dawna i obserwuję to na przykład w biznesie. I to też w tym biznesie, który jest bardzo wygodny, który nie wymaga wielkiej pracy od rana do nocy, przez większość czasu, sporego kapitału czy też podejmowania dużego ryzyka. Mówię teraz o biznesie, w którym Niekoniecznie zarabiasz miliony, ale bez dużego wysiłku i ciesząc się życiem zarabiasz pieniądze znacznie przekraczające to, co przynosi do domu większość ludzi. Podobnie jest zresztą w kwestii relacji damsko-męskich, gdzie większość ludzi też postępuje według tych samych utartych wzorców, mając potem przeważnie no, takie same, mówiąc szczerze, niezbyt zachwycające rezultaty. Rozejrzyj się wokoło, to zobaczysz co mam na myśli. Co gorsza, ci ludzie zamiast szukać przyczyn niedoboru w swoim życiu, w sobie i we własnym postępowaniu, wolą pokazywać palcami czynniki zewnętrzne i szukać wszelkich możliwych usprawiedliwień, dlaczego ich życie wygląda tak, jak wygląda. No cóż, pozycja ofiary jest bardzo wygodna, ale przeważnie prowadzi do bardzo kiepskiej jakości życia. Wiele takich usprawiedliwiających samego siebie wypowiedzi znajdziesz nawet w komentarzach pod moimi filmami, a szczególnie wiele jest ich na kanałach, które głównie pokazują, widzą, jak zły jest ten świat, jak złe są wszelkie kobiety, jacy źli są wszyscy mężczyźni i tym podobne. Jak już wspominałem, te kanały mają zazwyczaj ogromną oglądalność i właśnie w tym jest twoja szansa. Dlaczego? No bo tamci widzowie sami eliminują się z najciekawszej gry w życiu. Gry o prawdziwie odczuwalną jakość naszego życia na tej planecie. Gry o wzbogacające związki, brak problemów finansowych i wolność robienia tego, czego naprawdę się pragnie. Super, prawda? Aby tę szansę wykorzystać, musisz jednak zacząć szukać możliwości wykorzystania tego, plus zrobić jeszcze kilka dość nieoczywistych rzeczy, o których za chwilę powiem. Po pierwsze, musisz, i podkreślam, musisz przejąć odpowiedzialność za swoje życie i rezultaty, jakie w nim osiągasz. To jest warunek konieczny. Pamiętaj, jeśli jesteś w miarę zdrowym fizycznie człowiekiem, to możesz śmiało zrobić takie założenie, że w jakiś sposób przyczyniasz się do Twojej aktualnej sytuacji i do tego, co Ci się w niej przydarza. Przyczynia się albo przez podejmowanie pewnych działań, albo też przez ich zaniechanie. To jest tak samo tak działa tak samo. Ja wiem, że to jest bardzo niewygodne, i większość ludzi w Polsce tego nie potrafi, nie potrafi się do tego przyznać. Ale nawet jeśli jesteś pewien, że to wyłącznie czynniki zewnętrzne są winne, to ciągle masz wybór. Albo pozostanie przy tym poglądzie i wtedy dołączasz do tej masy, która dość kiepsko żyje i której w sumie nie chcemy naśladować. Albo przynajmniej roboczo zakładasz, że jednak w jakiś sposób przyczyniasz się do sytuacji, którą aktualnie masz. I co to by mogło być? Co to za sposób? Powtarzam, nawet jeżeli jesteś przekonany, że nie przyczyniłeś się do twojej sytuacji, to zrób właśnie takie robocze założenie i przeanalizuj ją pod tym kątem. To co najmniej przestawi twój umysł z trybu usprawiedliwień na tryb szukania rozwiązań i popchnie cię w właściwym kierunku. To jest bardzo ważny krok. A tego kroku nie robi większość ludzi. Wypróbuj to podejście, nie wierz mi na słowo. Jeżeli szukasz partnera życiowego, to koniecznie sprawdź też, czy on też ma takie nastawienie. A jeśli masz dzieci, to wyrób w nich też takie podejście. Podejście odpowiedzialności za to, co, coś, co im się przydarza. No bo inaczej szkoła i społeczeństwo znacznie zmniejszą ich szanse w przyszłości. Drugi punkt, po drugie, postępuj według tego, co ja na własny użytek nazywam rozszerzoną zasadą Hipokratesa, która jak wiadomo powiedział, przede wszystkim nie szkodzić. Rozszerzoną dlatego, bo zastosują też do siebie i do twoich kontaktów z innymi ludźmi. Wyrób sobie koniecznie czujnik reagujący na toksycznych, problematycznych, a nawet po prostu głupich ludzi. Jeśli oglądasz mój kanał, to wiesz, że zachęcam do poznawania wielu osób, ale jednocześnie pamiętaj o szybkiej selekcji, żeby nie wprowadzać w Twojego świata ludzi, którzy zamiast wzbogacać Twoje życie, będą Cię zatruwać albo zubażać. Zubażać w najlepszym przypadku, marnując Twój czas, energię i zasoby materialne, a w najgorszym wrzucać Ciebie w czarną dziurę depresji i innych problemów psychicznych. Aby nie było nieporozumień, bo to często ludzie mnie pytają, podkreślam tylko, że teraz mówię o wpuszczaniu nowych ludzi lub o luźno związanych z tobą osobach, nie o jakimś długoletnim partnerze, który bez winy ze swojej strony potrzebuje twojego wsparcia. To jest zupełnie inna historia. Nie zmienia to oczywiście konieczności, abyś przejrzał swoje znajomości i kontakty, a potem bezpardonowo pozbywał się wszelkich chwastów. Zrób to jak najszybciej, wywal te chwasty i od czasu do czasu, dość regularnie, rób. Kolejny przegląd Twego ogródka znajomości. Jeśli masz wokół siebie zgraje toksyków, to nie bój się wywalić ich z Twojego życia i zacząć od nowa. Ja tak robię już od kilkudziesięciu lat. No i co, mimo że nie jestem ani piękny, ani młody, nie narzekam na brak wartościowych i ciekawych ludzi w moim otoczeniu. W sumie od tych kilkudziesięciu lat nigdy nie narzekałem. Jak nauczysz się budować relacje, tak jak opisuję to na moim kanale, a szczególnie w moim podręczniku Sukces w relacjach międzyludzkich, to też będziesz miał podobnie. To jest świetna inwestycja, żeby się tego nauczyć. Po trzecie, uświadom sobie, czego naprawdę Ty potrzebujesz, abyś to Ty uznał Twoje życie za sukces. Problemem bardzo wielu ludzi jest brak odpowiedzi na to pytanie i przejęcie wyobrażeń czy standardów. Innych ludzi za swoje, no bo w cudzysłowie tak powinno być. W rezultacie, jak w tej znanej metaforze, wielu dobrych ludzi wspina się na różne strome drabiny życiowe tylko po to, aby w którymś momencie stwierdzić, że ta drabina była oparta o niewłaściwą ścianę. No i w rezultacie to, co osiągnęli, to w ogóle nie jest to, czego pragną. Co gorsza, w naszym społeczeństwie, rodzinie i szkołach Panują bardziej tendencje do wychowywania dzieci na niewolników wszelkiego rodzaju, którzy przede wszystkim nie sprawiają kłopotów. Jest duże prawdopodobieństwo, że i Ty, podobnie, zresztą jak na przykład ja, w młodości, też dostałeś taki balas na drogę. Być może zużywasz nie tylko energię, ale i bezcenny czas Twego życia właśnie na osiąganie celów, które wcale nie dadzą Ci poczucia radości i poczucia spełnienia w życiu. Jak się rozejrzysz, to zobaczysz wielu samotnych albo sfrustrowanych ludzi mieszkających np. w super mieszkaniach czy domach na własność i jeżdżących wypasionymi samochodami, którzy głównie zajęci są no właśnie tą wygraną w takim nieustającym i bardzo rozproszonym konkursie, kto umrze z jak największą ilością pieniędzy na koncie. Ci ludzie są zajęci taką pogonią za wygraną, podczas kiedy z ułamkiem tej kasy, używając swego umysłu i fantastycznych możliwości, którą daje obecne czasy, możesz mieć życie pełne urozmaicenia, podróży, zajmowania się czymś, co cię fascynuje, ciekawych kontaktów społecznych, bliskości i dobrego seksu. I to oczywiście w takich proporcjach, jakie akurat Tobie odpowiadają, nie jakie ktoś Ci mówi, że mają Ci odpowiadać. Ja, mimo mojego wieku i wyglądu, naprawdę wiem, o czym mówię. Po spełnieniu tych trzech warunków, no, trzeba jeszcze oderwać się od schematów życia powielanych od wielu lat przez ludzi, którzy, no chyba, nigdy nie byli naprawdę szczęśliwi. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej będzie dla ciebie. No, na przykład uwolnij się od schematu wiecznie zapracowanego multimilionera, który odnosi sukces? No, ostatnio pojawiają się liczne konferencje typu jak żyć po wyjściu z typowej sytuacji biznesowej takiego milionera, czy też po wyjściu z sytuacji zapracowanego pracownika na etacie. Ta zmiana po latach propagowania kultu pracy na maksymalnych obrotach jest to jest samo sobie dobre zjawisko. Ale moje pytanie do Ciebie brzmi: a co by było? Gdybyś w ogóle nie wchodził w tę typową rzeczywistość biznesową, czy tą typową rzeczywistość zarabiania na życie? Gdybyś znalazł sposoby, aby finansować dobre życie, prawie przy okazji, robiąc rzeczy, które byś chętnie, nawet gdybyś w ogóle nie potrzebował zarabiać pieniędzy? Jeśli powiesz, że to fantazja, to ja od ponad 30 lat żyję praktycznie w takiej fantazji i wcale nie jestem takim wyjątkiem. Mówię to też nie po to, żeby ci pokazać jaki ja jestem wspaniały, bo na pewno nie jestem. Jestem normalnym człowiekiem z wieloma słabościami. Mówię to, abyś się dowiedział, że jest to możliwe nawet dla kogoś, kto nie jest ideałem i ma sporo ludzkich słabości i wad. Mówię też, żebyś pomyślał, że jak taki Aleks, który ma obecnie ponad 68 lat, ale żyje w podobny sposób już od 33 roku życia, może cieszyć się takim życiem? To do cholery właściwie, dlaczego ty nie możesz też? Pamiętaj, że ty masz przewagę, że masz mniej lat ode mnie, czyli masz więcej czasu na eksperymentowanie i poszukiwanie tego, co tak naprawdę funkcjonuje dla ciebie i co, co cieszy ciebie w tym życiu. Tym bardziej nie daj sobie założyć na oczu opaski, która przesłoni ci sposobności, a na nogi kajdanów uniemożliwiających zręczne korzystanie z tych sposobności. No, kajdanów w postaci np. przedwczesnych związków, kredytów i tym podobnych. Zamiast tego wyrusz lepiej na poszukiwanie Twojego własnego indywidualnego szczęścia. Będziemy o tym rozmawiać od maja na naszych nowych, bezpłatnych spotkaniach z widzami, czytelnikami, które jak zwykle nagramy i sporą część udostępnimy dla wszystkich na tym kanale. Ale jeśli chcesz wziąć osobisty udział, podkreślam, to są bezpłatne spotkania. Możesz zgłosić chęć takiego udziału po tym, jak zapowiemy szczegóły w naszym najbliższym newsletterze. W międzyczasie zacznij też studiować umiejętności, których będziesz potrzebował, niezależnie od tego, jakie wymarzone życie chcesz zrealizować. Sporo materiałów na ten temat znajdziesz też bezpłatnie na moim kanale i na kanale Karoliny, a pełną ich dawkę w wydanym przez nas zestawie Relacje 2.0 plus konflikty, który w postaci papierowej lub elektronicznej korzystnie kupisz w naszym sklepie. Znajdziesz tam kolokwialnie mówiąc samo mięso wiedzy, która powinna być przekazywana wszystkim przez rodziców i szkołę. No, powinna być przekazywana, ale nie jest. No więc wykorzystaj ten fakt żeby uzyskać przewagę w życiu. Teraz wybór jest po Twojej stronie. Możesz, jak wielu powiedzieć, co ten stary Aleks pieprzy i żyć dalej jak dotychczas, z dość dużą pewnością, że w najlepszym wypadku nic znacząco nie zmieni się na lepsze. Ale możesz też trochę pogooglować, zobaczyć, jak żyje. Choć bardzo wieloma rzeczami, no nie chwalę się, to jakieś wnioski tam wyciągniesz, możesz zobaczyć, z jaką wspaniałą kobietą jestem, jak w bardzo szczęśliwym i ciekawym związku. I zadać sobie takie pytanie, jak ten cholerny Aleks to potrafi, to ja tak chcę! Tym bardziej, że mam znacznie więcej czasu od niego. W tym wypadku napisz proszę w komentarzu, bo ja potrzebuję wiedzieć, ilu z Was ten temat naprawdę interesuje. Jak zwykle nie zamierzam nikogo przekonywać ani nawracać, ale jeśli będzie zapotrzebowanie, to będę nagrywał więcej takich filmów idących w tym kierunku. Zobacz jeszcze ten film, i jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapisz się na mój newsletter, gdzie oprócz informacji o spotkaniach, no, dzielę się też innymi wartościowymi rzeczami. Do zobaczenia po szczęśliwej stronie życia.